Dobrze. Powinno być ok. Słuchajcie, moi drodzy, miało być nagranie, więc jest nagranie, co prawda, nie w formie na żywo, za co muszę przeprosić. Niestety mam pilny wyjazd i muszę dla Was przygotować materiał, bo powiedziałem, że będzie, a słowa trzeba dotrzymywać. Koniec, kropka. Także zostawcie lajka, jeżeli myślicie podobnie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, albo jeżeli po prostu jeszcze tego nie macie włączonego i tych wszystkich powiadomień o naszych następnych, kolejnych materiałach. Ja mam dla Was porcję newsów kryptowalutowych. Oczywiście tu jest monitor, tutaj jest kolejny obraz, gdzie mamy to sobie po prostu rozpisane. Bardzo się cieszę, że kontynuujemy, zresztą dlaczego mielibyśmy tego nie robić, ale kontynuujemy wspólnie tę serię budowania portfela kryptowalutowego. I bardzo się cieszę, że ostatnio były spadki, ponieważ mogliśmy się zaopatrzyć po bardzo fajnych cenach w określone walory, w określone kryptowaluty. Tak jak pamiętacie, bo przecież komunikowałem to na Discordzie, poszła informacja na temat tego, co dokładnie kupujemy, i taka delikatna informacja odnośnie sytuacji, jeżeli ktoś po prostu poczuł się słabo, patrząc na swój portfel i na te spadki, które gdzieś tam wystąpiły. Bo tak też mogło być, to jest coś normalnego, tym bardziej, jeżeli ktoś jest nowy na rynku kryptowalut, ponieważ no, jest taka zależność, i zresztą widać to też na danych tak zwanych on-chain. Mądre głowy analizują tego typu rzeczy, tego typu rozwiązania, bo pamiętajcie o tym, że portfele kryptowalutowe i to, co dzieje się na blockchainie pod kątem Bitcoina, jest oczywiście w 100% jawne. Można pewne rzeczy sprawdzić, można sprawdzić, ile kto ma Bitcoinów. Nie wiesz, co za człowiek się za tym kryje, bo jest to, jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, ciąg alfanumeryczny po prostu. Natomiast jesteś w stanie to po prostu zobaczyć, tak? I analizować dzięki temu różnego rodzaju rzeczy. No i teraz, jeżeli chodzi o tego typu analizy, pewnie będziemy poruszać to w kolejnych, następnych odcinkach. Natomiast musisz wiedzieć, że no, dane pokazują jasno i wyraźnie, że osoby, które są nowe, czyli nowo powstałe portfele, na które wylądowały bitcoiny, na które wylądowały kryptowaluty, zostały zakupione, wylądowały przy tych cenach o wyższych, w ten sposób to ujmijmy, czyli na takich topowych, na górce, no to te portfele teraz się tych bitcoinów w ostatnim czasie po prostu pozbywały. I to jest, no to są informacje, które pokazują jasno, że ktoś, kto dopiero na ten rynek wchodzi, oswaja się z nim, jest nowy, albo wszedł, no bo usłyszał od fryzjerki, albo od, nie wiem, kogoś, od taksówkarza, że kryptowaluty to jest coś i warto to kupić, czyli już jakby to FOMO i fama o tym poszła do przodu mocno, o tych kryptowalutach. I ktoś wchodzi na ten rynek i nie jest do końca gotowy, albo po prostu nie wie, jak to będzie wyglądało, i że no, niestety nie ma takiej sytuacji, że coś będzie rosło w nieskończoność i że będzie tylko rosło, że jednak występują te korekty, jest to coś normalnego. Nie mówiąc już o tym, że cykliczność tych walorów po prostu jest, co pokazuje nam historia, jest hossa, jest bessa, i to jest po prostu coś normalnego. Trzeba do tego podchodzić na pewno w troszkę inny sposób niż do tradingów, gdzie w Elite Expert Clubie głównie, jak wiecie, zresztą zajmujemy się no, tym tradingiem. Paweł razem z grupą mentorów, koordynatorów, prowadząc ten projekt, ucząc Was tradingu, day tradingu i tych wszystkich strategii, jednak to jest troszkę inne podejście. I na temat tego podejścia do kryptowalut i tego kupowania tych walorów, za chwilę przejdę do newsu spokojnie, bo tak się troszkę rozkręciłem, ale na temat kupowania tych walorów, gdzie nie mówię tutaj o handlu, o tradingu na kryptowalutach na dźwigni, gdzie faktycznie no, też może dojść do tego, że wyzerujesz sobie po prostu konto, tak jak możesz to zrobić na rachunku u brokera forexowego czy gdziekolwiek, zwiększając nadmiernie ryzyko, wolumen swoich transakcji, zbyt dużą ilość. Wiecie, o co chodzi, money management. Możesz wyzerować konto. Tak samo możesz to zrobić na kryptowalutach, handlując na dźwigni. Natomiast w momencie, kiedy robisz to, co my robimy, budując portfel kryptowalutowy, czyli kupujemy dane kryptowaluty, dane tokeny, dane coiny co tydzień, regularnie,
ze zgodnie określonym wcześniej planem, który poruszaliśmy na pierwszym spotkaniu. Zamieszczam go w prawym górnym rogu, oczywiście ten link do tego spotkania gdzieś tam, żeby sobie to nadrobić. To w momencie, kiedy kupujesz taki walor, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja tak, jakbyś poszedł, niektórzy mówili, być może nadal mówią na Bitcoin czy na kryptowaluty, jest takie określenie jak cyfrowe złoto. No to jest coś takiego, jakbyś poszedł normalnie i kupił sobie w kantorze sztabkę złota i ją posiadał. I teraz pytanie, czy możesz się wyzerować w związku z tym, ze sztabką złota? W teorii nie. W praktyce, znaczy w teorii pewnie tak, w praktyce no, różnie to może wyglądać, różnie nam historia pokazuje, natomiast sięgając naprawdę, naprawdę, naprawdę daleko, no to złoto od wielu tysięcy lat jest takim środkiem płatniczym normalnym i najstarszym, czy też jednym z najstarszych, nie sięgając już do tych czasów barterowych, gdzie ludzie, wiecie, wymieniali się kurczakami za jakieś tam warzywa i inne tego typu rzeczy, bo przecież tak też jakby wymiana wartości też się odbywała. Natomiast złoto jest taką najstarszą, na pewno takim elementem trzymającym wartość od wielu lat i do czasów dzisiejszych. Ma bardzo dużą wartość, każdy o tym wie, zresztą tak samo jak grunty i tak dalej, kawałek ziemi. No i teraz w momencie, kiedy, bo będę to troszkę porównywać, natomiast to nie jest tak zero-jedynkowo, żeby nie było, ale kupując kryptowalutę, kupując Bitcoina, ty jakby to posiadasz, tak? Masz to na portfelu sprzętowym, pokazywałem na jednym ze spotkań Ledgera między innymi, czyli taki najlepszy, jeden z najlepszych sposobów przechowywania kryptowalut, najbezpieczniejszych. No i ty to posiadasz. Czekaj, żeby sobie przestawiłem kamerę. Dobra, ty to posiadasz. Jest ok. Ty to posiadasz i jakby do momentu, kiedy się tego nie pozbędziesz ze stratą, na przykład 90%, 95% bywały takie spadki, uwierzcie mi, po roku 2017. Czy 50%, no to ty masz to przez cały czas. I to jest takie typowo nastawienie, takie hodlera, teraz możecie sobie powiedzieć. Czy jesteś w stanie się wyzerować w 100%? Tak, jesteś w stanie się wyzerować w 100% w momencie, kiedy dany zespół deweloperski już nie pracuje dalej nad jakimś określonym projektem. Jesteś w stanie tak samo stracić, na przykład inwestując w akcje jakiejś firmy. I to porównanie, które ja zawsze stosuję, że kryptowaluty to jest normalny projekt biznesowy, to jest zespół deweloperski, zespół ekspertów gdzieś tam się kryjący za tym, oczywiście mówię o konkretnych projektach, normalna firma, która się rozwija i tak jak to statystycznie bywa, no, potrzebują trochę czasu na ten rozwój. To, że na tym rynku jest masa spekulacji, to jest inna rzecz zupełnie. Natomiast kupując taką kryptowalutę, kupując te tokeny, można w cudzysłowie powiedzieć, że kupujesz tak trochę akcję danej firmy, jeżeli jest to projekt konkretny, wierzysz w niego, wiesz czym się zajmuje, wiesz co chce zrobić. I jakby pasuje tobie to, wierzysz w tę inicjatywę, chcesz ją wspierać, mało tego, chcesz oczywiście na tym zarobić, normalna sprawa, no to ty te kryptowaluty kupujesz. I to jest zupełnie inne podejście, aniżeli taki day trading, aniżeli to, czego uczymy się wspólnie gdzieś tam w ramach rocznego mentoringu. I na ten temat też porozmawiamy już niebawem z Pawłem, właśnie podyskutujemy na ten temat, jak on też do tego podchodzi, no bo oczywiście zarówno trading na kryptowalutach nie jest mu obcy, również na dźwigni, tak jak i no, kupowanie i nazwijmy to hodlowanie, trzymanie na troszkę dłuższy okres tych kryptowalut. Tak samo jest zresztą z akcjami, z tego co wiem, spółek amerykańskich. Paweł ma z tym również doświadczenie, więc wypytamy go o jakby zmiany trochę w podejściu albo w patrzeniu na tego typu inwestycje. Więc tutaj troszkę może zobaczymy większy obrazek, big picture, poszerzy nam to kontekst tego, jak to po prostu wygląda też z jego perspektywy, jak to może wyglądać też docelowo u Was, bo jakby nie znam personalnie każdego sytuacji i tego, jaki wpływ ostatnie informacje czy ostatnie rzeczy, które wydarzyły się na giełdzie, miały na Was, na też Waszą psychikę, na to, jak się czuliście, patrząc na portfel, o ile w ogóle tam patrzycie, bo są też podejścia takie długoterminowe, że po prostu kupuję i zapominam, nie patrzę o tym totalnie.
Ale tak jak powiedziałem, ja byłem pozytywnie nastawiony do tych spadków, też może też trochę dlatego, że po wcześniejszych dużych wzrostach częściowo wyszedłem do stablecoinów, czyli do Tethera z niektórymi kryptowalutami. Mówiłem wam, że Dogecoina sprzedałem. Dostałem ostatnio też taką informację po Dogecoina gdzieś tam na Instagramie od też znajomego, który kupił za trochę tych Dogecoinów. Zrobiło się z tego naprawdę dużo, bo tam około 500 tysięcy. I tak trochę zacząłem sobie analizować, bo to zaczął się dopytywać, czy mam Dogecoiny i czy jakby jakie jest moje zdanie na ten temat i czy dojdą do 1 dolara. Więc tam się nawiązała taka delikatna dyskusja. Na ten temat ja powiedziałem, że jeżeli chodzi o Dogecoiny, no to w całości się ich już pozbyłem i że gratuluję jakby tych takich steady hands, czy jakiekolwiek jest na to określenie. Natomiast po prostu mi to już wystarczyło, jakby ta skala napompowania tego projektu, ta skala wzrostów, no bo przecież były tam naprawdę setki procent, to było coś, co już w zupełności mi wystarczyło. On podchodził do tego troszkę inaczej, gdzieś tam, no już sam fakt generowania tego typu pytania, czy zadawania tego pytania innym, to on już, nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, ale to już samo sobie o czymś świadczy, że no już sami się zastanawiamy, próbujemy znaleźć troszkę na zewnątrz też, oprócz tam naszego własnego planu czy naszych założeń, to próbujemy na zewnątrz szukać potwierdzenia, albo też zaprzeczenie do naszej idei, żeby coś nas ewentualnie tam pchnęło w danym kierunku. Ja tam jakby wypowiedziałem się na temat mojego zdania na ten, w tym kierunku. Zresztą też no, mówiłem, że odnośnie samego Maska tydzień temu bodajże o tym wspominałem, czy po prostu na ostatnim spotkaniu, że dla mnie to jest taki drugi John McAfee. I że to się w końcu no, musi zakończyć, że już nie będzie takiej siły przebicia. Z Johnem w 2017 było podobnie. Więc tutaj najważniejszy jest plan w budowaniu portfela kryptowalutowego, żeby podchodzić do tego naprawdę z zimną głową i jeżeli coś jest tańsze, no to się z tego cieszyć, bo jeżeli miałbyś kupić teraz akcję jakiejś dobrej spółki amerykańskiej, jakiegoś dobrego, zajebistego projektu, który naprawdę jest przyszłościowy i nie wiem, próbuje czy zamierza też rozwiązać jakiś globalny problem i ludzie po prostu w to wierzą, instytucje w to wiedzą, pompują w to kasę, no to jeżeli to nagle robi się tańsze, to jest to sygnał, a ty wierzysz w ten projekt, to powinieneś się cieszyć, że to jest po prostu tańsze i możesz to taniej kupić. Jeżeli nie miałeś tego wcześniej, to tym bardziej. Przykładem czegoś takiego jest na przykład u mnie, czy był, można powiedzieć, Polkadot projekt, w który się zaopatrzyliśmy ostatnio. Oprócz gdzieś tam tego naszego cyklu budowania portfela kryptowalutowego, gdzie kupiliśmy DOT, to ja też prywatnie go kupiłem i bardzo się cieszyłem, że nastąpiła ta korekta i że mogłem się w niego zaopatrzyć, bo nie planowałem w ogóle i nie chciałem tego robić na tych wzrostach i na tych górkach, które były wcześniej. W ogóle nie brałem takiej perspektywy. Wiedziałem, że to jest bardzo dobry projekt. Wiedziałem, że chcę w niego zainwestować, że chcę go kupić, że chcę go mieć jako część swojego portfela, natomiast absolutnie nie zamierzałem go kupować na tych wzrostach, które widzieliśmy jeszcze 3 czy 4 tygodnie temu. To w ogóle nie wchodziło w grę, więc po prostu to był taki prezent, te spadki, że to jest szok. No, jak czas nam pokazał, jak też pisałem na Discordzie, że jest to też taki moment, ten poniedziałek, że no musimy dalej kupować, nie zwalnia nas w ogóle żadna sytuacja, czyli na przykład brak tej sesji na żywo od tego, żeby kupować te krypto, nie zwalnia nas to absolutnie, więc jeżeli będą w przyszłości też tego typu sytuacje, no to po prostu będziemy informować o tym w formie tekstowej. Na pewno będziemy to robić regularnie dalej, no ale sytuacje czasami są różne, bywają różne, to akurat było z biurem, to już wspominałem. Teraz na żywo też nie możemy tego prowadzić, więc informujemy w ten sposób. Dobrze, mamy taki przydługawy dosyć wstęp, ale mam nadzieję, że coś z tego dla siebie też wyciągniecie pod kątem całej sytuacji kryptowalutowej. Jeżeli chodzi o to, dlaczego były takie spadki, co się wydarzyło, no to oczywiście, tak jak wspominałem, jest to rynek mocno spekulacyjny i dużo rzeczy się dzieje. I bardzo dużo newsów również z Chin napłynęło do nas.
Chińczycy bardzo lubią informować na temat różnego rodzaju sytuacji związanych z banowaniem kryptowalut, z banowaniem bitcoina, wydobywania bitcoina. Tego typu sytuacje powtarzały się naprawdę wielokrotnie w perspektywie kilku lat wstecz. Przy hossach to tym bardziej. Zazwyczaj po tego typu newsach po prostu rynek gdzieś tam zawsze tąpnął. Ale jak już wspominałem, zazwyczaj to właśnie świeże osoby na rynku kryptowalut, które kupowały jeszcze kilka tygodni wcześniej na górkach, no to się wtedy wyprzedają, jak widzą minus 30, minus 40, minus 50% czasami na swoich projektach, no to po prostu się tego pozbywają i te kryptowaluty są złe i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że każdy projekt jakby dowiezie, jak to się mówi, to wszystko, co zakłada i że będzie mega przyszłościowy i wow. Uważam wręcz przeciwnie, że większość projektów tego po prostu nie zrobi. Nie zmienia to faktu, że na pewno gdzieś tam można na tym zarabiać. No i pamiętajmy zarówno na tych dobrych projektach, jak i na shitcoinach. Dogecoin dał nam o tym bardzo dobrze znać i inne takie Shiba Inu, przepraszam bardzo, i tak dalej. Więc to jest coś normalnego, coś, co będzie jeszcze na tym rynku funkcjonować na pewno przez jakiś czas. Na pewno się też będzie zmieniać, no ale długo by o tym gadać. Więc odnośnie tych Chin, oczywiście było o delegalizacji kryptowalut. Musk gdzieś tam dołożył te swoje 5 groszy, o tym już też mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Chiny odnośnie tego banowania Bitcoina, a raczej wydobywania, to tutaj też pamiętajmy, że te informacje, które płyną z Chin, one też są pewnego rodzaju szczątkowe w tej pierwszej fazie, w tym pierwszym etapie. Za dużą ilością informacji no też stoją różne osoby, różne instytucje. Historia nam pokazuje banki, które hejtowały kryptowaluty, później kupowały je w tajemnicy, żeby później mówić, że są ok. I cena oczywiście po hejcie lądowała sobie w dół, one się tam, te banki, skupowały sobie te kryptowaluty, tego bitcoina. Następnie wychodził artykuł, wychodziło oświadczenie, że jednak bitcoin jest ok. I to sobie szło ładnie w górę, więc zawsze ktoś na tego typu informacjach, na tego typu ruchach sobie zarabia. Natomiast z tymi Chinami, no to głównie tutaj była sytuacja z prądem, to znaczy istotnie jest ban i dzieje się coś pod tym kątem, natomiast chodzi tutaj o kopalnie kryptowalut, które wydobywałem za pomocą prądu, który z kolei jest wytwarzany z wydobycia węgla, więc tutaj kierunek tej takiej zielonej energii no jest czymś, wydaje mi się, przyszłościowym i na pewno czymś, co gdzieś tam powinno powodować jakiś strach, czy czymś negatywnym, on może w ten sposób. Raczej jest to ok kierunek, jest to kierunek przyszłościowy. Niektóre gdzieś tam kopalnie chińskie już mają w planach przenoszenie się z kolei w inne miejsca, gdzieś tam jest ta Ameryka Południowa, wchodzi w grę, więc tutaj jakieś ekspansje na pewno będą. Co też jest dobrą informacją, bo z kolei w momencie, kiedy jakby te kopalnie kryptowalut są rozproszone po świecie i dochodzi do pewnego rodzaju takiej dywersyfikacji, tak to nazwijmy, no to jest dużo lepsza sytuacja niż w momencie, kiedy mamy większość tych kopalni kryptowalutowych w Chinach w jednym kraju, który może później sobie właśnie tego typu informacjami żonglować, a w związku z tym też żonglować sytuacją na wykresie Bitcoina czy innych krypto. Mamy ostatnio też informację o Iranie, który banuje. To jest bardzo ciekawa możliwość wydobywania kryptowalut również, ale na najbliższe 4 miesiące. I tu się pojawia pytanie, dlaczego na najbliższe 4 miesiące? Bardzo dziwna rzecz. Chociaż jest też taka prawidłowość na rynku, że w tym okresie takim wakacyjnym troszkę się mniej dzieje. Tam jeszcze dużo, kilka miesięcy temu też była sytuacja, że ten Iran wprowadzał też jakieś takie założenia, że osoby, które prowadzą kopalnie kryptowalut, wydobywają, chcą na tym zarabiać, to mogą te kryptowaluty dodatkowo sprzedawać, te bitcoiny, ale rządowi irańskiemu. Co ciekawe, więc oni skupowali sobie, na pewno fajnie zarobili, bo mówię, to było kilka miesięcy temu. A teraz no, taka dosyć ciekawa, dosyć dziwna sytuacja. Mamy jakieś kolejne banki, które wchodzą w świat kryptowalut, to też nie jest nic nowego. I wiecie, pewnego rodzaju informacje powodują ruchy, inne informacje z kolei są takimi
A, ciekawostkami inne o adopcji, też dosyć fajnie, ale typowo spekulacyjne, które ruszają rynkami, no to zazwyczaj są informacje, czy też działania, sytuacje, w których duże rzesze ludzi są w stanie uczestniczyć, albo są ludzie czy instytucje, które mają wpływ na duże rzesze ludzi, tak jak Musk przykładowo swoimi tweetami miał wpływ na dużą ilość osób, tym co po prostu mówił, tym co komunikował. To już się oczywiście zmienia, no bo ludzie w perspektywie czasu i widząc to, jak to przebiega, to oczywiście jakby ten wpływ Elona Muska już zaczyna troszkę bardziej maleć, natomiast jakby taka jest prawidłowość. No i tutaj ciekawy news jest, który może coś tam poruszyć, za zobaczymy, bo jak zwykle czas pokazuje, to jest news związany z PayPalem, ponieważ podobnie jak Revolut, PayPal też miał możliwość niby kupowania kryptowalut, tutaj mówię niby, ponieważ to był zakup kryptowalut, ale nie mogłeś ich wypłacić w żaden sposób. Poruszaliśmy ten temat Revoluta już tam kilkukrotnie, z PayPalem było podobnie, natomiast teraz, tak jak Revolut ostatnio, tak teraz PayPal też wychodzi z tym, że będzie można sobie wypłacić te kryptowaluty faktycznie, czyli będzie rozszerzenie tak jakby tej usługi. No i teraz co to oznacza, jeżeli można kupić i wypłacić z PayPala kryptowaluty? No oznacza to bardzo prostą rzecz, że PayPal staje się poniekąd taką trochę giełdą, bo mogę tam kupić krypto, mogę sobie to wypłacić, czy mogę sprzedać, to zobaczymy już też jak ta oferta będzie troszkę wyglądała i czy będą ją rozszerzać dodatkowo, ale na pewno w momencie, kiedy PayPal ma ileś tam milionów tych użytkowników i wprowadzają coś takiego, no to jest to informacja, która będzie miała wpływ na miliony osób. Czy te osoby z tego skorzystają? Zobaczymy, ale jest naprawdę fajny potencjał. Tak samo jak potencjał jest w Apple'u, który zaczyna interesować się alternatywnymi formami płatności. No i teraz co może mieć na myśli, bo oczywiście nie jest to ujęte wprost, ale co może mieć na myśli PayPal jako alternatywne, bo to już są też takie spekulacje trochę się robią w internecie, nie? Że chodzi tu oczywiście o te kryptowaluty, natomiast no, trzeba sobie zadać pytanie, co oni mogą mieć na myśli w momencie, kiedy jest Apple Pay i jakby nie ma problemów z takimi płatnościami bezdotykowymi, czyli telefonem płacimy i tak dalej, to jaki jest krok dalej? No, krokiem dalej, takim logicznym przynajmniej, który mi osobiście się nasuwa, no to są cyfrowe waluty i albo stworzenie swojej, albo danie możliwości, przynajmniej jeżeli chodzi o właśnie te alternatywne formy płatności, to danie możliwości płacenia na iPhone'ach, na urządzeniach Apple'a, również za pomocą kryptowalut. Na pewno nie wszystkich, ale logiczne, że nie wszystkich, ale danie takiej możliwości. To jest taki, powiedzmy, punkt, który wielu miłośnikom czy też internautom, którzy są związani z rynkiem kryptowalut, po prostu przychodzi do głowy. I tu też oczywiście jakby otwierają się drzwi do dużego kroku w stronę adopcji. Ostatnio słyszeliśmy o Samsungu, który też jakby rozbudował ofertę nowych telefonów o możliwość synchronizacji z ledgerami. To tutaj też mamy krok fajny ze strony Apple, strony na pewno tej adopcji kryptowalut. Bardzo, bardzo fajna sprawa. CBDC, czyli waluty cyfrowe banków centralnych, kolejne banki gdzieś tam można sobie już odhaczać na liście, dochodzą, są zainteresowane tym, żeby po prostu coś takiego zrobić u siebie. Ostatnio gadaliśmy na temat Polski, na temat Wielkiej Brytanii, teraz dodatkowo dochodzi Korea i jeszcze był jeden kraj, pozwólcie sobie tylko zobaczę, jak to tam wyglądało, i Izrael, czyli już zaczynają też pracę Izrael nad własnym CBDC, czyli no, cyfrowe waluty banków centralnych, to jest już też coś normalnego, nie jest to nic nadzwyczajnego na dzień dzisiejszy. Z informacji o takich bardziej powiedzmy projektowych, to, bo Cardano też AD kupowaliśmy, to jeżeli chodzi o Cardano, to bardzo, bardzo dużo się w tym projekcie ostatnio dzieje. Już są na ostatniej prostej pod kątem wypuszczania smart kontraktów. Mocno się projekt rozwija, przebili ostatnio 1 milion portfeli. Według Cardano Foundation, więc to jest to też jakiś fajny krok milowy, milion portfeli
własnych gdzieś tam kryptowalutą, w sensie użytkowników, którzy z tego korzystają. No i tak jak kiedyś wspominałem, Cardano też jest kryptowalutą, z której można gdzieś tam korzystać pod kątem Proof of Stake. Jest projektem Proof of Stake, czyli samo posiadanie tej kryptowaluty na włączonym swoim portfelu powoduje to, że możemy mieć jej więcej. Jak działa Proof of Stake, może sobie gdzieś tam dokładnie też powiemy w kolejnych odcinkach. To oczywiście też dodatkowo wzmacnia sieć i tak dalej. Natomiast dobijają już obecnie, znaczy dobijają, przekroczyli już 2,5 tysiąca aktywnych puli na sieci. To też jest gdzieś tam fajną informacją na ten temat. Ethereum goni mocno Bitcoina. Na temat Ethereum też pojawia się sporo analiz i predykcji co do ceny, co do tego, co oni mogą gdzieś tam dodatkowo osiągnąć. Natomiast mocno market cap Ethereum rośnie. Nie można powiedzieć, że goni jakoś tam znacząco teraz Bitcoina, a natomiast te instytucje, podmioty instytucjonalne, fundusze i tak dalej, w dużej mierze już skupują więcej Ethereum niż Bitcoina, czyli patrzą bardziej w stronę Ethereum jako takiej przyszłości, tego co będzie znaczyć dużo na rynku, aniżeli sam Bitcoin, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Częściej po prostu go kupują i to też na przykładzie analiz po prostu widać. I teraz co my tutaj mamy jeszcze dodatkowo? Myślę, że, bo mam tutaj zapisane właśnie te rzeczy związane z popytem, z tego, że w momencie, kiedy kupujemy daną kryptowalutę, musimy sobie brać pod uwagę to, jaka wartość się za tym kryje, jaki gdzieś tam dodatkowy potencjał, ale to już sobie omówiliśmy na samym początku, a ja wrócę do tego tematu na pewno też w rozmowie z Pawłem. Więc tyle, jeżeli chodzi o newsy nasze kryptowalutowe. Rzucimy sobie troszkę okiem na nasz portfel, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Poczekajcie, może wam to udostępnię, bo kurczę, chyba nic tutaj nie udostępniałem, ale głównie, bo ja i tak artykułów do tej pory gdzieś tam nie pokazywałem. Jeżeli chcecie, no to możemy artykuły różnego rodzaju globalne umieszczać w linkach, możemy to pokazywać, nie ma żadnego problemu z tym. Natomiast pozwólcie, że sobie zobaczymy tutaj nasze główne konto, jak to wygląda na ten moment. Do tej pory mieliśmy 4 tury, tak, doładowane po 3 stówki, przepraszam, po stówkę, czyli 4 stówy. I tak jak ostatnio mieliśmy no, grubsze spadki, tak już widzimy odreagowanie, tak jak powiedziałem, cieszę się, że gdzieś tam w ten poniedziałek sobie dodatkowo doładowaliśmy. Cieszę się, że z tych spadków, które nastąpiły, to teraz może być tylko lepiej. W poniedziałek kolejne zakupy zrobimy. Zobaczymy, co tam dodatkowego będzie. Natomiast tak się prezentuje portfel i muszę powiedzieć, że na razie jestem zawiedziony coin trackingiem ze względu na to API, bo nie sczytuję tak, jakbym sobie tego po prostu życzył. No ale cóż, najwidoczniej wszystkiego mieć nie można, będę jeszcze to sprawdzać. Na razie patrząc na główne konto na Binance, musimy sobie po prostu z tym radzić. Także moi drodzy, słyszymy się w przyszłym tygodniu na kolejnych newsach. Być może coś ciekawego się wydarzy też w weekend takiego dodatkowego, o czym będziemy mogli powiedzieć. Natomiast newsów się troszkę nazbierało, bo to prawie 2 tygodnie gdzieś tam dodatkowo minęły. Raczej nie mówimy o wszystkim, tylko staramy się wyselekcjonować to, co jest gdzieś tam najważniejsze. I zawsze jakąś wartość ciekawą wynieść do tego wszystkiego. Więc na następnym gdzieś tam odcinku będziemy sobie rozmawiać właśnie o tym, o czym powiedziałem, czyli inne, odmienne podejście do jakby zakupu kryptowalut, do budowania tego portfela kryptowalutowego, aniżeli do day tradingu, do tego, co dzieje się u brokerów forexowych między innymi. To będzie nasz temat przewodni, zapraszam już teraz gorąco, a na ten moment wszystko, jeżeli chodzi o to nasze dzisiejsze spotkanie. Zostawcie like, subskrypcję, komentarz, jeżeli chcecie, żebym poruszył jakiś konkretny temat, żebyśmy poruszyli jakiś konkretny temat i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Cześć, trzymajcie się.